Moim gościem jest dzisiaj redaktor Tomasz Terlikowski. Chciałem pana zapytać, czy w Polsce łatwo jest dzisiaj być katolikiem? Znaczy moim zdaniem łatwo, tak? To znaczy, dlatego że, ale to się zależy, co rozumiem przez bycie katolikiem, tak? Znaczy, no, katolik to jest ktoś, kto po prostu wierzy w to, czego naucza Kościół katolicki, a nie ktoś, kto się musi zgadzać. A czy być wierny Kościoła jest łatwo? Znowuż to zależy, jak rozumiemy Kościół. Rozumiem, że pan redaktor pyta się o biskupów naszych, to nie, znaczy, ale czy łatwo... Właśnie chciałbym to rozszerzyć. Czy pana jako katolika bardziej bolą liczne według mnie przykłady protekcjonalnego stosunku do katolików, do tradycji katolickiej, kpiny, szyderstwa, złośliwości? Czy bardziej pana może drażnią rzeczy, które sam Kościół wyczynia z tymi mogę czasy. Powiedzieć, to pewnie jest zaskakujące, ale ja się nie czuję prześladowany przez ludzi niewierzących. Oczywiście są złośliwości, to jest prawda. Akurat mnie one nie spotykają, ale rzeczywiście słucham o nich czasem. Całkiem niedawno przesympatyczna siostra Liza, zajmująca się chłopcami niepełnosprawnymi w Broniszewicach, opowiadała, co ją spotkało. Co ją spotkało? No, bardzo takie agresywne wypowiedzi, notabene i od niewierzących, i od katolików, bo ona funkcjonuje, powiedziałbym, na pograniczu, czyli bardzo często o pomoc prosi ludzi, którzy niekoniecznie idą bardzo po drodze z Kościołem, ale za to bardzo szanują to, co ona robi. Więc obrywa od obu stron, ale... Mam wrażenie, że mówienie o tym, że katolicy w Polsce są prześladowani, ja jest nie po prostu nieprawdą. Nie. Ja wiem. Tylko mówię o tym, że takie zdanie czasem pada. Tak, czasem jesteśmy obiektami złośliwości, ale ja w ogóle mam wrażenie, że w Polsce trochę wciąż jeszcze obowiązuje takie słynne przykazanie, które widzieliśmy kiedyś na pociągach, na szybach pociągu. Nie wychylaj się. To znaczy, to jest takie 11 przykazanie w Polsce i każdy, kto się wychyla, będzie prędzej czy później obiektem złośliwości, niechęci, hejtu. To nie zależy od tego, w którą stronę. To może być strona lewicowa, liberalna, prawicowa, katolicka albo antykatolicka, wszystko jedno, zawsze od kogoś oberwie. Natomiast oczywiście z tej perspektywy bardziej mnie boli. Bo oczywiście, no tak, no, usłyszymy na przykład hasła, że katolicy nie powinni chodzić na procesję Bożego Ciała. No to są kuriozalne. No tak, to jest tak, oczywiście zajmują po ulicy, a dużo tego było to ostatnio. To jest oczywiście teza kuriozalna. Ona jest jakąś pochodną, tak myślę, z jednej strony takiej niechęci do religijności, która jest elementem składowym pewnej części tradycji oświeceniowej. Z drugiej strony ona jest odpowiedzią na te hasła części środowisk katolickich, znowuż nie wszystkich, które mówią, na inne marsze też nie należy chodzić. Tak? No to jest oczywiście taka trochę chora rywalizacja między marszami równości. Czy to jest symetryzm fanatystów, fanatyzmów? Nie wiem, czy symetryzm, dlatego że oczywiście jakby nie liczyć, ale w pewnym sensie tak, to znaczy jest taki brak akceptacji tego, że jesteśmy w Polsce realnie różni. Już w tej chwili nie jest tak, że większość Polaków to są głęboko wierzący katolicy. Oczywiście liczbowo, jak się zapytamy o deklarację, no to większość Polaków deklaruje się jako katolicy, ale już tych głęboko zaangażowanych, to można o nich powiedzieć pewnie, że są największą mniejszością, ale już głęboko, nie są większością. Gdzie się zaczyna w Polsce głęboko zaangażowanie? No, regularnie praktykujący, to jest taka najprostsza definicja, tak? To znaczy, oni też są podzieleni, żeby nie było wątpliwości, politycznie, światopoglądowo i w wielu innych kwestiach. Natomiast, a ta grupa takich rzeczy... To też ważne, co pan mówi, bo w oczach mam wrażenie tego świata laickiego, wszyscy wierzący są kibicami PiS-u, kibicują Kaczyńskiemu. Nie, no to jest nieprawda. To znaczy, jak absolutnie się dobrze przyjrzeć wyborom głęboko zaangażowanych katolików, to oczywiście statystycznie, prawdopodobnie, duża grupa z nich głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, bo Prawo i Sprawiedliwości udało się w pewnym sensie stworzyć takie wrażenie, moim zdaniem fałszywe, ale że jest partią katolików. Ale mamy również pewną grupę, szczególnie młodszych, bardzo prawicowych i bardzo konserwatywnych katolików, głosujących na Konfederację, ale wreszcie mamy przecież całą rzeszę katolików głosujących na Platformę Obywatelską, na Polskę, no jeszcze nie mogli zagłosować, bo nie było jeszcze tych wyborów. Czy na Polskę w 2050, czy na PSL. To jest kwestia regionalna. To jest kwestia regionalna, część. Ale nie tylko, bo warto na przykład spojrzeć się na to, że PSL, to znaczy my często mówimy, no biskupy popierają PiS. To jest bardziej skomplikowane. Ja znam bardzo wielu biskupów, którzy w rozmowach prywatnych, oni tego nie robią publicznie, to im trzeba oddać, ale na pytanie, na kogo by zagłosowali, odpowiadają na PSL. Znam bardzo wielu ale takich proboszczów. Ale to są ci z Lubelszczyzny, czy nie tylko? To są z różnych bardzo miejsc biskupi. Zresztą jak się dobrze
dobrze przyjrzymy polskim biskupom, to mamy takich biskupów... Czy dla nich to jest kompromis nie na PiS, ale też nie na tych liberałów i lewaków, myślę, że to jest dużo bardziej tradycja rodzinna. To znaczy mamy grupę polskich biskupów, tak jak mamy grupę polskich proboszczów, którzy wywodzą się ze wsi i z małych miasteczek. I bardzo często ich bracia, ich ojcowie, ich kuzyni byli i są działaczami PSL-u. W związku z tym, no tak po prostu, bo to są też często rodziny zaangażowane. Ja sam znałem proboszczów, w których bracia rodzeni byli na przykład posłami PSL-u, czy byli marszałkami województwa. Także trzeba też o tym pamiętać, że są też takie powiązania bardzo prywatne. A jednocześnie powiedział pan przed sekundą, że PiS nie jest partią kościelną, czy partią kościoła. Znaczy, moim zdaniem, przede wszystkim nie jest dlatego, że paradoksalnie PiS Kościołowi długoterminowo szkodzi. On oczywiście roztoczył nad Kościołem swoisty parasol. On dotyczy na przykład przestępstw seksualnych. Który może być też szkodliwy. Który też może być szkodliwy, bo nie pozwala się rozliczyć. Oczywiście wysyła do niektórych z instytucji kościelnych sporo środków finansowych, co też jest szkodliwe, bo przyzwyczaja do tego, że pieniądze płyną nie stąd, skąd powinny. Czy to jest korupcja polityczna, czy jaka? Moim zdaniem tutaj tu się zbiega kilka rzeczy, bo pamiętajmy, lewica w latach 90. też chętnie przekazywała Kościołowi pieniądze, robiła to mniej publicznie, mniej... Tylko chyba za legitymację, prawda? Tak, żeby było... Że my nie jesteśmy obcy. Że my nie jesteśmy obcy, natomiast... A teraz, że jesteśmy swoi. I teraz na to się nakłada jeszcze jeden element i o nim trzeba powiedzieć, bo on nie jest związany do końca z pieniędzmi. Dlaczego PiS-owi udało się... No, użyjmy takiego sformułowania, ukraść opinię, czy przejąć opinię katolicką. Dlatego, że Kościół katolicki, czy katolicy w Polsce mają poczucie, pewna część, pewna grupa, w tym duża część księży, że po okresie potęgi, lata 70., i wiem, że to paradoks, komuna głęboka, w latach 80. jeszcze ginął księża, ale w latach 70. i 80. Kościół był potęgą. Był. To było miejsce, do którego przychodzili niewierzący i niewierzący. I w 90. również był potęgą. Do tej potęgi także lgnęli ludzie. Była masa powołań. Nigdzie wtedy w Europie nie było tyle powołań i nigdy wcześniej w Polsce, przynajmniej w takiej wiedzy historycznej, jaką mamy, nie było tyle powołań. Więc ludzie garnęli się, byli, szli. Lata 90. to jest też moment, kiedy Kościół jest potęgą. Obaj pamiętamy te momenty, w których potrafił biskup pstryknąć palcami i jechali do niego politycy wszystkich opcji, żeby się dogadać. I jeszcze za pierwszego nieudanego popisu próbowano wykonywać ten mandat, on się nie skończył powodzeniem, ale jeszcze wtedy to jakoś działało. Jeszcze arcybiskup Głódź potrafił zbudować koalicję, najpierw nieformalną, a potem formalną, między Prawem i Sprawiedliwością, LPR-em, a Samoobroną. I to jeszcze był początek lat 2000, pamiętajmy, to już nawet nie było lata 90. I ta potęga się skończyła. To znaczy Kościół widzi, bo nie może nie widzieć. Nawet jak mówi, że nic takiego się nie dzieje, no to przecież doświadcza tego, że wśród młodzieży laicyzacja jest błyskawiczna, że także starsze pokolenie odchodzi od Kościoła. To świetnie widać w Warszawie. Ja to się śmieję, jak byłem na mszy w pierwszy dzień świąt, to mówię, dobrze, że były chrzciny dziecka, bo byłbym najmłodszy w kościele. Znaczy, myślę, że to zależy gdzie, ale to było w Zbawicielu. No tak, ale to jest oczywiście też takie miejsce na mapie Warszawy, które też jest zamieszkane przez troszeczkę starszą populację. Jak się spojrzymy na młodsze osiedla, będzie trochę lepiej, ja nie mówię, że genialnie, ale ja mówię o twardych danych. Już wiemy mniej więcej, ile chodzi licealistów i uczniów techników. W Warszawie na katechezę to jest 15-17-20%. We Wrocławiu czytałem ostatnio, że 80% sobie odpuściło. No właśnie, no i w Warszawie jest dokładnie tak samo, 80% sobie odpuściło. Ale w zeszłym roku też miasto Warszawa podała takie dane dotyczące szkół podstawowych. I z tych danych wynika, że 30% dzieci już w podstawówce nie chodzi. Co to oznacza? No to nie jest decyzja w podstawówce dziecka. To jest decyzja rodzica. Co oznacza, że 30% młodych rodziców w Warszawie nie uznaje katechezy za coś istotnego. Kościół to widzi. Czyli hasło, dygresja
pod tytułem będziemy drugą Irlandią, realizuje się może niekoniecznie. Nie dokładnie tak samo, ale się realizuje. Pamiętajmy, że myśmy nigdy nie byli Irlandią, to znaczy mamy inną tradycję, to o tym też może warto powiedzieć, ale to jest jeden element. Drugi element, puste seminaria. Seminaria, które są kasowane. Stolica Apostolska mówi, musi być 30 kleryków, żeby seminarium mogło istnieć i w części, niemałej części polskich seminariów 30 kleryków już nie ma, pamiętajmy, na 6 latach. Czy to jest katastrofa ostatnich lat? To jest proces, który się zaczął. Mówię i o szkołach, i o seminariach. To jest kilka ostatnich lat, chociaż seminaria oczywiście zaczęły powolutku tracić swoich kleryków już wcześniej, ale można powiedzieć ostatnie duże roczniki to są ostatnie roczniki, czyli duże to znaczy 7, 8, 9 kleryków, bo na pierwszym, drugim czasem jest jeden, a czasem nie ma żadnego. Czyli to przyspieszyło bardzo w ciągu ostatnich kilku lat. I teraz, co więcej, jest też ogromny proces. Do PiS-u, jak to... A ja za chwilę jeszcze dojdę do PiS-u, bo to jest istotne, żeby powiedzieć, pan, o co dlaczego chodzi. PiS... Tak, dlaczego PiS kupił? Dlatego, że zaczęły się media zdjęły parasol ochronny z Kościoła. On bardzo długo był, teraz go nie ma. A przynajmniej jest dużo słabszy niż było, tak uczciwie trzeba powiedzieć. I Kościół to wszystko widzi. Zakony żeńskie też w ogóle, jeżeli chodzi o nowicjaty, opustoszały. Jeszcze bardziej niż seminarii. I teraz Kościół to widzi i dużo ludzi Kościoła, którzy często poświęcili mu swoje życie, mówi o księżach, o proboszczach, także o jakichś biskupach, mówi, no coś się stało i PiS składa im obietnicę. My metodami państwowymi przywrócimy to, co było. Minister Czarnek mówi, wprowadzimy więcej nauczania o Janem Pawle II. I to jest nadzieja. Trudno się tym oprzeć, tej pokusie. I to jest fałszywa nadzieja, dlatego że jeszcze więcej Jana Pawła II spowoduje wyłącznie jeszcze więcej memów o Janie Pawle II. Jeszcze więcej państwowego promowania Kościoła spowoduje tylko przyspieszenie laicyzacji. I trzeba mieć tego świadomość. Ale część ludzi to kupuje, bo nie radzi sobie z tym, że to, co było treścią ich życia, nagle się rozpada. Także część najbardziej zaangażowanych katolików, mówię o katolikach świeckich, którzy no, pamiętają Kościół swojej młodości. Znaczy, Kościół imperialny zamienia się w Kościół rachityczny trochę. Znaczy, i ja myślę, że Kościół oczywiście bywał imperialny, natomiast to doświadczenie bardzo wielu młodych ludzi teraz w wieku 40, 50, 60 lat jest takie, że oni pamiętają Kościół, który był przestrzenią wolności, no dzięki tak. któremu można było wyjechać za granicę, na przykład na pielgrzymkę, dzięki któremu można było spotkać się z ludźmi, których gdzie indziej nie można było spotkać, który dawał też niezwykłą przestrzeń ewangelizacyjną. Ja przypominam, dokładnie 40 lat temu uszedłem na pielgrzymkę do Częstochowy, żeby być jakby bliżej wolnej Polski. Dzisiaj jakby moje córki podjęły taką decyzję, to znajomy był, ich znajomi uznaliby, że chyba zwariowały. No więc właśnie o to chodzi. Teraz PiS złożył obietnicę. Zatrzymamy te procesy, odwrócimy je, będzie jak dawniej. Nie będzie jak dawniej. To znaczy, po pierwsze dlaczego... Czyli PiS to jest jakaś nasza Wandea w sensie... Nie, tak bym nie powiedział, dlatego że Wandea była no, realną obroną tego, co chciano zniszczyć. Tak? To znaczy, w tej sprawie akurat rewolucja wobec chłopów, wcale nie wobec szlachty na początku, tylko wobec wandejskich chłopów, rzeczywiście była okrutna. PiS jest raczej kimś, kto obiecuje procesy, które zachodzą w całej Europie i my to widzimy. Odwrócimy albo zwolnimy. My odwrócimy albo zwolnimy. I składa tą obietnicę, nie, być może nawet w to wierząc jakaś część, nikt być może wierzy, ale składa tą obietnicę wbrew faktom, dlatego że nie tylko wbrew faktom, tylko jego działania nie tylko nie zatrzymują, tylko każdy, kto uważnie obserwuje procesy społeczny widzi, że ich działania ten proces przyspieszają. To znaczy wielka obrona Jana Pawła II, ja teraz nie chcę wchodzić w to, czy wszystkie oskarżenia były adekwatne, czy nie, bo to w ogóle nie o to chodzi, opierała się na słynnym wizerunku Jana Pawła II, który młodzież nazywa żółtym papieżem. Jest taki bardzo specyficzny obraz Jana Pawła II na niebieskim tle. Papież rzeczywiście ma taką żółtą bardzo te... Trochę te kalki papieskie. We wszystkich kalkach antypapieskich używa się tego wizerunku. Czy te kalki antypapieskie pana katolika nie bolą? Bo mnie trochę tak. Czy ja powiem w ten sposób? Znaczy, to była tak ważna postać mojej młodości. Moim zdaniem one nie biorą, i teraz dlaczego tak się dzieje, ale one przede wszystkim nie biorą pod uwagę skomplikowania tamtej postaci. Nie ma postaci doskonałych. To znaczy jakbyśmy chcieli stawiać pomniki tylko tym, nie mówię, że powinno być ich tyle, ile jest, tylko tym, którzy nie popełnili nigdy w życiu żadnego błędu, to nie byłoby żadnego pomnika
na świecie. To znaczy, patrzymy się na tą postać trochę historycznie. Czy papież Jan Paweł II popełniał błędy w sprawie pedofilii? Tak, popełniał. Czy prawdopodobnie, patrząc z naszej perspektywy, nie podjął decyzji, które powinien podjąć? Tak. Tak. Natomiast no, możemy zadać pytanie, czy Abraham Lincoln rzeczywiście chciał wyzwolić wszystkich niewolników i rzeczywiście chciał, żeby Afroamerykanie byli równi? No nie. A czy ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych to w ogóle mieli niewolników? No oczywiście, że mieli. I teraz, a jaki był ich stosunek do kobiet? No, no po prostu trzeba pamiętać, że czas, w którym żyjemy, także określa nasze, nasze poglądy. I mówiąc o Janie Pawle II, trzeba mówić, tak, popełniał błędy, ale z jednej strony wyprowadził nie tylko Polskę, także wiele krajów, nie, i nie on sam, ale miał istotną rolę w tym, wyprowadził Polskę z komunizmu i z kraje sąsiednie. Razem z Reaganem, razem z Margaret Thatcher. Znowuż, czy to były postacie idealne, nieomylne, nie, jakby bez porażek? No nie, też nie były. Też popełniali błędy i też pewnie robili rzeczy złe. Nie ma tutaj miejsca, żeby o tym mówić. Na pewno jest człowiekiem, który dał Polakom przede wszystkim, także polskiemu Kościołowi, ogromną nadzieję. Na pewno jest człowiekiem, który dla Kościoła z jednej strony pewne procesy zatrzymał. Można to oceniać pozytywnie lub negatywnie. Franciszek wydaje się, że te zmiany, które papież zatrzymał, teraz zaczął wprowadzać papież Jan Paweł II, a z drugiej strony bardzo wiele rzeczy zrobił. No, pamiętajmy, pierwsza wizyta w synagodze, modlitwa wspólna o pokój wyznawców wszystkich religii. Wbrew pozorom, to mówię do młodych lewicowców, jak się wczytać w nauczanie społeczne papieża, to ono jest... lewicowe. Ono jest... No, chadecko-lewicowe, o tak bym powiedział, tak? To znaczy, ja się nie do końca zgadzam ze świętej pamięci ojcem Maciejem Ziębą, który robił z Jana Pawła II takiego neoliberała. Są takie dokumenty, ale są też takie dokumenty, w których on mówi redystrybucja, w których mówi trzeba się dzielić, w którym mówi sprawiedliwość społeczna ma znaczenie, w którym mówi neoliberalizm może się przerodzić w coś, co jest jego zaprzeczeniem. Nigdy nie odrzucał wolnego rynku i gospodarki. To jest oczywiście prawda, ale tego w ogóle żadny papież jak pan, nie odrzucał. Jak pan, jak katolik i człowiek z tego pokolenia, co ja, więc dla którego papież Wojtyła był osobą ważną, jak widzi, tak, to co widzę ostatnio, zdjęcia z jakiegoś koncertu, 21:37, ludzie śpiewają barkę, młodzi robią sobie jaja, to się zrobił z pięknej polskiej historii, zrobił się komiks. I to niestety jest coś, na co bardzo ciężko zapracowały wcześniejsze pokolenia. To znaczy, Jan Paweł II stał się memem, to jest prawda, także dlatego, że zamiast prowadzić mądrą, pogłębioną debatę, ja zadaję proste pytanie, dlaczego na polskich uniwersytetach, również katolickich, tak długo nie było katedr Wojtyły. Na brytyjskich uniwersytetach są katedry Szekspira i tam są wiesz, wie pan, ale ja może tak w obronie, bo to, może to jest nasza specjalizacja albo specjalność mediów epoki, że Kwaśniewski nie jest gościem, który wprowadził Polskę do NATO i do Unii Europejskiej, tylko jest memem i katolikiem. Wojtyła jest każdy, który... Szkoda, jest... natomiast ja mówię też o tym, że nie wykonaliśmy pewnej pracy, tak? Że cytowaliśmy Jana Pawła II, ale nie zadawaliśmy mu pytań, nie próbowaliśmy go pogłębiać. Ale nawet już zostawmy to znaczy wprowadzaliśmy zwyczaje, które same w sobie są memem. To znaczy, jeśli ktoś świętował o 21, ja sam widziałem w obronie Jana Pawła II, ktoś wpadł na pomysł, żeby o 21:37 zagrać barkę na poważnie, nie dla żartu, znaczy, bo jedni robili to dla jaj, a drudzy robili to na poważnie. No to ci, którzy robili to na poważnie, ja nie oceniam ich intencji, pewnie one były najszczersze, ale też szkodzili Janowi Pawłowi II. Dlaczego? No choćby dlatego, że barka, i o tym trzeba pamiętać. Ja rozumiem, że papież... Że była skomponowana przez pedofila? Księdza pedofila, tak. Jan Paweł II o tym nie wiedział, to nie jest zarzut do niego, ale warto o tym pamiętać i warto zadać sobie pytanie, czy w ramach obrony papieża przed zarzutami o to, że on chronił pedofilów, nieadekwatnie formułowanymi, powinniśmy rzeczywiście grać piosenkę, którą nagrał naprawdę pedofil. Nie ktoś, kto był podejrzany, tylko naprawdę ktoś, kto to robił. I co wiemy, to jest potwierdzone. Kościół temu nie zaprzecza. W Hiszpanii notabene tej piosenki się, w kościele hiszpańskim się nie gra. Uznano, że tego nie robimy. Więc oczywiście to jest przykre, nawet niekoniecznie chyba tylko jako dla katolika. Ja pamiętam taki tekst
Adama Michnika, którego by się nie powstydził, gdyby go napisał, biskup, to znaczy, czyli tekst pokazujący, dlaczego nawet jeśli się Jan Paweł II w czymś mylił, jest postacią istotną. Michnik jest o wiele bardziej łaskawy dla Kościoła niż biskupi. Czasami mam takie wrażenie i to przede wszystkim dlatego, że biskupi część, bo pewnie pojawiają się tacy, którzy potrafią mówić inaczej, byli też tacy biskupi, którzy próbowali to robić, zamiast wyjść i rozmawiać, to woleli potępiać. No, wyjątkiem, ta wypowiedź ma różne strony. Ja nie chcę tutaj być wielkim apologetą księdza już w tej chwili, za chwilę kardynała Grzegorza Rysia, ale kiedy zaczęła się afera wokół Jana Pawła II, on poszedł do uczniów jednej ze szkół i z nimi rozmawiał. Nie zgadzam się ze wszystkimi tezami, które on postawił, bo on na przykład stawiał tezę, że jako historyk nie czerpałby z dokumentów IPN-u, bo one były robione w złym celu. No, w takim wypadku w ogóle spora część dokumentów powinna być wyrzucona, bo nie wiadomo, w jakiej intencji były robione. Ale samo to, że chciał rozmawiać z młodymi ludźmi, że chciał im opowiadać, że chciał im odpowiadać na pytanie, jest godne pochwały. I teraz no, jest takie proste pytanie. Mamy najróżniejsze media i nawet te, wbrew temu, ja często słyszę, że w Polsce jakieś media bardzo wrogie Kościołowi, mainstreamowe media nie są bardzo w Polsce wrogie Kościołowi. Mogą być krytyczne bardziej niż kiedyś, ale nie są wrogie. No i proste pytanie, jeśli biskupi chcieli uczestniczyć w tej debacie, no to jest najprostsze pytanie, dlaczego nie poszli do Polsatu, do TVN-u, nawet do mediów publicznych i nie uczestniczyli w tych debatach? Dlaczego nie próbowali wyjaśnić, jakie były podstawy myślenia Jana Pawła II? I moja odpowiedź jest przykra. Otóż moim zdaniem ta wielka obrona przeprowadzona przez część polskiego episkopatu wcale nie była obroną Jana Pawła II. Tylko oni siebie. Bronili siebie i bronili tego, że część z nich, wiemy, że już jest kilkunastu w karach już, a procesy toczą się wobec innych, zachowywało się 50 czy 60 lat później. Czyli Wojtyła tak musiał być święty, żeby oni mogli być niewinni, tak? Tak. Trzeba było powiedzieć, że zarzuty wobec o to, że on się zachował niewłaściwie wobec pedofilii, są absolutnie nieprawdziwe, żeby można było powiedzieć wobec nas również. Trzeba było powiedzieć, my nic nie musimy robić. Czyli Kościół dalej używa tej żółtej czy białej szaty Wojtyły jako przykrywki ochrony. Ja bym powiedział, że to starsze pokolenie szczególnie, to pokolenie biskupów, które odchodzi, pamiętajmy, my rozmawiamy w chwili, czy w momencie, tutaj za chwilę, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski przestanie być arcybiskup Gondecki, bo kończy mu się druga kadencja, nie może kandydować na trzecią. W ciągu najbliższych dwóch, trzech lat odejdą ze swoich stanowisk na emeryturę właśnie arcybiskup Gondecki, metropolita poznański, metropolita warszawski kardynał Nycz, metropolita krakowski, to jest czerwiec przyszłego roku. I co to oznacza dla Kościoła instytucyjnego? I szczecińsko-kamiński. No oznacza to tyle, że będzie ich musiał ktoś zastąpić, tak? To znaczy tego kogoś będzie mianował prawdopodobnie. Franciszek, oczywiście nie wiemy, czy jeszcze będzie papieżem, bo to jest wieku, w którym może umrzeć wcześniej. Ale nawet jeżeli nie on, no to będzie mianował następny papież wybrany przez kardynałów. Jest jakaś fala kandydatów innych niż... Na razie nie ma tej fali. Natomiast widzimy, że papież Franciszek podejmuje taką bardzo ostrożną strategię wobec polskiego kościoła. Po kilku pomyłkach, które popełnił, bo pamiętajmy, arcybiskup Jędraszewski jest jego nominatem na metropolitę krakowskiego. A dzisiaj to był świat... To był policzek wymierzony Jędraszewskiemu? Nie, myślę, że to był sygnał do polskiego kościoła. Ja myślę, że nie ma co wymierzać policzka. Sygnał pod tytułem? Pod tytułem w tym kierunku chcę, żebyście się zmieniali. Być może był to sygnał skierowany przez Kurię Rzymską, która mówi, jak będziecie wybierać nowego przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, to może pomyślcie, kto u was jest kardynałem. Czy Ryś miał być rózgą na częściowo? Myślę, że Ryś ma być raczej powiedzeniem do polskich biskupów, skupcie się na ewangelizacji, bo ksiądz arcybiskup Ryś, to wbrew pozorom, my często tak o nim mówimy, jak o jakimś takim niezwykle progresywnym biskupie. Nie, znaczy on ma poglądy umiarkowanie konserwatywne, troszeczkę pewnie bardziej liberalne niż większość polskich biskupów, ale to nie jest progresywista. I to nie jest człowiek, który się wypowiada w takich kluczowych, dzielących Polaków tematach. On tych tematów unika. To jest człowiek bardzo zaangażowany duszpastersko. I Franciszek chce powiedzieć polskim biskupom, zostawcie politykę, zostawcie polityków. Więcej Chrystusa, więcej ewangelizacji, polityki, więcej tak? zaangażowania, więcej mówienia do młodych, więcej szukania nowych metod. Możecie się pomylić. Ja pamiętam taki
Myślę, że jednak błąd arcybiskupa Rysia, kiedy on odprawił taką mszę świętą, która zaczynała się jak takie spotkanie koncertowe, potem jakoś tak płynnie przychodziła w tą mszę, nawet potem jego właśnie koledzy, to się rzadko zdarza. Że chciał być za fajny? Nie, znaczy powiedziałbym, szukając nowych form dotarcia do młodych, niektórzy tak twierdzą, no, nie chcę powiedzieć sprofanował, no, ale nadużył pewnych elementów związanych z liturgią. Nie sądzę, żeby zrobił to jakoś tak świadomie czy celowo, no ale tak to oceniła także A jeszcze wracając do tego, Ale to nie jest jedyna zmiana. Ale wracając do tego, do tej pana wcześniejszej obserwacji, Kościół, który był silny, wszechmocny, nagle tracił, czy Kościół, gdyby go spróbować spersonifikować, albo jego pogląd, po prostu nie lubi tej nowej Polski, bo za dużo stracił. Wydawało mi się przez lata, że ta nowa Polska była dla tego Kościoła bardzo łaskawa. Znaczy, ja bym powiedział, że Kościół w Polsce, pewnie nie tylko, zmaga się z pytaniem o to, jakie stanowisko zająć wobec gigantycznych zmian, które zachodzą w ogóle wokół nas. To jest rewolucja komunikacyjna, to jest pogłębiająca się rewolucja obyczajowa, bardzo głęboko zmieniająca rzeczywistość. To są rzeczy dotyczące transpłciowości, dotyczące rzeczywiście takich zmian, które zachodzą realnie. To znaczy, to już nie jest debata teoretyczna. Znaczy, no to jest coś, z czym prawdopodobnie prawie każdy polski katecheta, przynajmniej w dużych miastach, się spotkał. Znaczy, jest proste pytanie, które staje przed nim, kiedy przychodzi do niego transpłciowy uczeń, czy transpłciowa uczennica i prosi go, żeby zwracał się do niego imieniem tak, jak on odczuwa. I teraz możemy zacząć szukać odpowiedzi, a możemy powiedzieć, nie zgadzamy się na to, jesteśmy na to wściekli, to wszystko złe siły zrobiły, i zacząć protestować. I Kościół w Polsce przyjmuje w większości, nie chcę powiedzieć, że w całości, ale w większości postawę, nie akceptujemy tej zmiany, odrzucamy ją i ona nam się kompletnie nie podoba. U nas będzie inaczej. Nie będzie. I to jest szczególnie charakterystyczne z jeszcze jednego powodu. Otóż wydaje się, że czasów Franciszka Kościół wyruszył zupełnie inną drogę, to znaczy zaczął szukać takiego modelu przekazu, nawet nie zmiany doktryny, Franciszek nie zmienia doktryny, ale szuka takich metod dotarcia duszpasterskiego, żeby powiedzieć do wszystkich, także do tych, których my traktujemy jako tych eksponentów tej zmiany, jesteśmy i chcemy być obok was. Franciszek zaczął od tego, no nie zaczął, ale po jakimś czasie doprowadził do tego, Kościół w Polsce tego nie zaakceptował, że osoby rozwiedzione w nowych związkach, bez tego wyjątku, o którym mówił Jan Paweł II. Jan Paweł II mówił, muszą żyć we wstrzemięźliwości. Franciszek mówi, jeśli rozeznają, że nie są w stanie tego zrobić bez zagrożenia dla nowego związku, to po rozeznaniu mogą przystępować do Komunii Świętej. Kościół w Polsce mówi, nic takiego papież nie powiedział. No, nie tylko powiedział, ale nawet to potem zatwierdził w kolejnych oficjalnych dokumentach. My tego nie akceptujemy. Teraz nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary mówi, nie zmieniamy definicji małżeństwa. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Nie będziemy błogosławić par jednopłciowych jako taki akt paramałżeński, ale jeśli przychodzi do nas para osób tej samej płci i prosi nas o błogosławieństwo, to my ich nie możemy odrzucić, więc możemy zacząć szukać metody pobłogosławienia. To znaczy, że rozwiedzeni mogą, choć się gubię do komunii. Ja odpowiem w ten sposób. Papież Franciszek mówi, po rozeznaniu, przy pomocy najlepiej spowiednika czy kierownika duchowego, tak. Kościół w Niemczech mówi tak. Kościół we Włoszech mówi tak. Kościół w Polsce mówi nie. Więc na to pytanie moja odpowiedź brzmi, no w Polsce nie. Że w Polsce rzymsko, w kościele rzymskokatolickim tak, ale w polskim w nie. W kościele w Polsce nie tylko w Polsce. Na Słowacji nie, jest jeszcze kilka innych krajów. To jest bardzo ciekawa sytuacja rzeczywiście, bo to jest też pokazuje, jak głęboko zmienił się Kościół katolicki. Jeszcze 100 lat temu Roma locuta, causa finita. Wszystko było załatwione. W tej chwili my mamy sytuację, w której w jednych kościołach jest tak, a w drugiej jest inaczej. I Franciszek, i to też trzeba powiedzieć, on nie naciska, żeby te kościoły, które mówią nie, to zmieniły. On mówi, poczekamy, one dorosną, albo my zmienimy zdanie, no czekamy na rozstrzygnięcie. Ale to, tak, tutaj mamy granicę przynajmniej państwową, ale jak wyjedziemy do Stanów Zjednoczonych, to mamy diecezje, w których
na podstawie Amoris Laetitia nie tylko dopuszcza się osoby rozwiedzione w nowych związkach do Komunii Świętej, nawet błogosławi się pary jednopłciowe. Są takie specjalne ryty. I obok tego są diecezje, gdzie tego się nie robi, ani jednego. Czyli Roma Locuta zupełnie się zdezaktualizowało. Można powiedzieć, i to papież mówi, tak? To znaczy, wchodzimy w ogóle w Kościele katolickim, to nie tylko w Polsce, w taki czas synodalny. To znaczy czas, w którym decyzje będą podejmowane czasem niżej, niekoniecznie w Rzymie, w którym będzie Kościół dużo bardziej różnorodny. Ja używam tutaj takiej analogii. Per nazywało się to struktury poziome. Tak, albo w Kościele anglikańskim nazywa się to, to można nazwać anglikanizacją, bo w Kościele Anglii szczególnie mamy te trzy różne kościoły w jednym kościele. Kościół wysoki, taki anglokatolicki, bardzo przywiązany do tradycji. Mamy kościół szeroki, no, nazwijmy go liberalnym, to jest bardziej skomplikowane, ale taki najbardziej szeroki teologicznie, i kościół niski, czyli ewangelikalnych protestantów, bardzo radykalnych, w jednej strukturze. I wygląda na to, że w kościele katolickim będzie bardzo podobnie, a na to nakłada się jeszcze jeden element. Weźmy instrumentum laboris do synodu o synodalności i tam jest takie pytanie, jak wejść do osób, i tutaj są trzy grupy wymienione, w nowych związkach, rozwiedzionych w nowych związkach, osób homoseksualnych, żyjących w związkach i żyjących samotnie, i do osób żyjących w związkach poligamicznych. I teraz możemy zadać pytanie na zachodzie, jak to? No to jest zapytanie. No dobrze, ale Kościół w Afryce mierzy się właśnie z takim problemem. Bo na terenach, gdzie toczy się akcja misyjna, poligamia jest czymś powszechnym. No i kiedy nawraca się taki na przykład wódz plemienia, on ma 5 albo 7 albo 10 żon. No, co mu Kościół mówi w tej chwili? Powinieneś oddalić, zostać z pierwszą, pozostałe oddalić. Ale co to oznacza dla ogromnej większości z tych kobiet i z tych dzieci? To znaczy, że one tracą jakiekolwiek zakorzenienie. To znaczy, one stają się nikim, no, nie są już żonami. I teraz no, zaczęto szukać jakichś rozwiązań i dla tych kobiet, i dla tych dzieci, i dla tych mężczyzn, żeby oni mogli przyjąć. No, najczęściej się mówiło, no to na łożu śmierci przyjmiecie, no tak, ale w Afryce to nie jest takie proste, na łożu śmierci to ksiądz może nie dojechać, to czasem jest po prostu daleko. Więc mi ksiądz w szpitalu powiedział, skoro jest zagrożenie życia w pana przypadku, to w zasadzie można także zdjąć. Bo oczywiście zagrożenie życia jest takie, tylko że w Polsce mamy szpitali, mamy kapelanów szpitalnych i tak dalej, w Afryce to niekoniecznie jest takie oczywiste. I te pytania są stawiane, więc mamy jeszcze bardzo głębokie różnice geograficzne. Tak? To znaczy, że mamy sytuację, w której Kościół rozwija się w krajach, w których problemy są zupełnie inne. W Afryce nie dyskutuje się na temat błogosławienia związków osób tej samej płci, dlatego że w Afryce problemem jest strukturalna, głęboka homofobia, czy nienawiść do osób homoseksualnych. Czy mówiąc wprost, czasem karanie śmiercią za akty homoseksualne albo wieloletnim więzieniem. Więc dyskusji na temat tego, żeby jakieś prawa w kościele osobom homoseksualnym dać, nie ma. W kościele Anglii w RPA była. Ale to zostawmy. Natomiast jest dyskusja, no pytanie poważne, co zrobić z osobami, które żyją w związkach poligamicznych, czy z mężczyznami, bo oczywiście kobiety też żyją, ale do nich, nie do nich jest to pytanie kierowane. Mamy jeszcze inne pytania i też bardzo ciekawe. Była taka próba, ona się nie udała. Okazało się, że tego się nie da zmienić punktowo. To też jest pewien paradoks, bo to już zostało zmienione przez Jana Pawła II. Ale był ten moment, kiedy wydaje się, że papież Franciszek chciał powiedzieć, w pewnych miejscach reguła celibatu zostanie zniesiona. Znaczy będziemy święcić viri probatim dojrzałych mężczyzn żonatych, tak żeby na przykład w Amazonii byli księża, i to się nie udało. I dlaczego mówię, że to jest paradoks? Dlatego, że od dziesięcioleci w Anglii i w Stanach Zjednoczonych mamy grupę księży łacińskich. Nie mówię o grekokatolikach, którzy od zawsze mają żony, i także w Polsce są księża katoliccy obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, którzy mają żonę i z nimi żyją. Ale mamy grupę księży łacińskich, którzy są konwertytami z anglikanizmu albo z kościołów luterańskich. W przypadku anglikanizmu to jest dla nich nawet osobna struktura. I którzy przeszli na katolicyzm, zostali księżmi i zostali księżmi z żonami. I oni sprawują normalnie posługę. Część z nich sprawuje posługę w swoim ordynariacie, osobnej grupie, ale wiele parafii angielskich nie miałoby administratora w domyśle proboszcza, ale oni nie pełnią funkcji proboszczów, bo są żonaci, więc są administratorami. W praktyce to samo dla nich, to znaczy tyle, że jest ich łatwiej usunąć ze stanowiska. Nie byłoby w wielu miejscach księdza, gdyby nie to, że przyjęto księdza żonatego z dziećmi.
I teraz, no dlaczego jeśli w Anglii mamy obok siebie księży żyjących w celibacie i takich, którzy nie żyją w celibacie, moją żonę i dzieci, to dlaczego gdzie indziej nie miałoby być podobnie? Szczególnie, że rzeczywiście w Amazonii, tam gdzie, w miejscu, gdzie, do którego dotyczył ten synod, sytuacja jest taka, że ogromną większością, że na gigantycznym terenie jest kilkudziesięciu, może kilkuset księży, ogromną większością parafii zarządzają i tak już kobiety, one są proboszczkami, ksiądz dojeżdża do tej parafii raz do roku, konsekruje Eucharystię i jedzie dalej, żeby do kolejnych parafii dotrzeć. I propozycja to w praktyce wyglądała w ten sposób, żartobliwie tak mówili sami latynoscy biskupi, przecież te kobiety wszystkie mają mężów. To wyświęćmy ich na księży, wtedy one będą zarządzały, a oni będą sprawować Eucharystię i wszystko pozostanie w rodzinie i będzie funkcjonować. A propos Amazonii naszej politycznej, oburzenie, jak wiadomo, w Kościele nazywa się zgorszeniem. Czy sytuacja ostatnio na Jasnej Górze wzbudziła Pana oburzenie, zgorszenie, czy co? Tak, tak. Dlatego, jedno że i drugie? Jedno i drugie. To znaczy zgorszenie... Ale nie zdziwienie, prawda? Niestety nie zdziwienie. To znaczy ojciec Tadeusz Rydzyk od bardzo dawna gra swoją grę. A to on jest teraz Panem Jasnej Góry w Polsce? Nie, ale on jest panem obchodów 32. pielgrzymki Radia Maryja na Jasną, słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. I to on zaprosił, nie Paulini zaprosili Jarosława Kaczyńskiego na te obchody, tylko zaprosił go ojciec Rydzyk. Co więcej, to nie oni koncelebrowali tą mszę świętą, ale na przykład arcybiskup Jędraszewski, który siedział na Błoniach. I teraz... czyli oni Rydzykowi wyleasingowali Jasną Górę? Można powiedzieć, że udostępnili mu na ten czas. Ja nie chcę ich bronić, znaczy oni też powinni zareagować jako jedyni, to też uczciwie trzeba powiedzieć. Post factum, za późno, bardzo łagodnie, ale przynajmniej wydali jakieś oświadczenie. Ja się pytam, a gdzie jest oświadczenie Rady Stałej, która niespełna miesiąc temu wydała bardzo mądry dokument, w którym napisała, Kościół nie ma angażować się w kampanię wyborczą. I właśnie dało do zrozumienia, że ten dokument nic nie znaczy. No, dokładnie to dało do zrozumienia, bo nawet jeśli to się wydarzyło, nie powinno się było wydarzyć. Członek Rady Stałej, który notabene tego dokumentu nie podpisał, bo go nie było wtedy w Polsce na tych obradach i się nie podpisał, czyli arcybiskup Jędraszewski. No ale też nie zaprotestował, czyli rozumiem, go akceptuje. Siedzi i nie protestuje, no to coś jest nie tak. Ale nawet jeśli, no to potem Rada Stała powinna powiedzieć jasno, to co się wydarzyło na Jasnej Górze, to znaczy, że przed mszą świętą, ale z miejsca, które jest sanktuarium dla wszystkich Polaków, polityk wygłasza przemówienie polityczne, bo to nie było przemówienie dotyczące pielgrzymki, to nie było przemówienie dotyczące Radia Maryja, tylko była to agitacja partyjna, bardzo twarda agitacja. No i biskupi powiedzieli, że to nie powinno mieć miejsca. Nie powiedzieli. Nie słyszeliśmy takich wypowiedzi. Jest ogólne milczenie i tak. No i teraz dlaczego? No jak się zdaje dlatego, że chociaż słuchaczy Radia Maryja ubywa, to nie znaczy, że oni znikną. Oni będą trwały jeszcze przez pewnie dziesięciolecia. Zobaczymy jak długo. Na pewno tak długo, jak będzie dyrektorem Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk, będą stanowili pewną istotną grupę wyborczą. Ale istotną to nie znaczy bardzo wielką. Istotną to trochę... Tylko i to tłumaczy, dlaczego biskupi nie zareagowali? To tłumaczy, dlaczego PiS musi się starać o słuchaczy Radia Maryja i dlaczego słuchacze Radia Maryja, czy dokładnie ojciec Tadeusz Rydzyk, może ciągnąć cały czas bardzo poważne środki na swoje działania od Prawa i Sprawiedliwości. To obu stronom się opłaca. To znaczy, czy ten epizod jasnogórski otrzeźwi Kościół przed wyborami? Znaczy, trzeba pamiętać, że... Czy raczej jest sygnałem hulaj dusza, piekła nie. I tu dochodzimy do problemu z zarządzaniem Kościoła. Znaczy, trzeba pamiętać, że ojciec Tadeusz Rydzyk nie podlega polskim biskupom. Znaczy, polscy biskupi ojcu Tadeuszowi Rydzykowi mogą zrobić nic. Ewentualnie jego ordynariusz, czyli ordynariusz toruński, mógłby mu odebrać misję kanoniczną do spowiadania i do głoszenia kazań w Kościele. Nic więcej. Jedynymi przełożonymi ojca Tadeusza Rydzyka jest prowincją i generał ojców redemptorystów. No i teraz... Co mogą zrobić biskupi? Mogą apelować do generała albo do prowincjała, żeby on zrobił porządek z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Ale czysto finansowo i po ludzku rzecz biorąc, Radio Maryja i wszystkie wokół zebrane niego instytucje, Telewizja Trwam, dzieła tak Akademia, zwane,
nie pamiętam pełnej nazwy, no ale Akademia Mediów i tam i innych rzeczy, to jest Toruniu, Sanktuarium, one się opierają na ojcu Tadeuszu Rydzyku. Jak on zostanie wyjęty, tym bardziej przez przełożonych, to one się mogą zapaść. No i wtedy redemptoryści zostaną, no powiedziałbym, z ręką w gigantycznym długu i w gigantycznych problemach. Więc nie robił porządku z ojcem Tadeuszem, no jak wydają jakieś oświadczenie, przecież on się nie pierwszy raz się zapowiada za kogoś skandalicznie. On wie, że może robić co chce. On wie, że może robić dużo więcej, wie, że jakby to powiedzieć, za to, że dopuszcza na przykład premiera, byłego premiera, obecnie wicepremiera i prezesa Kaczyńskiego, dostanie pewien zwrot, to znaczy jemu się to opłaca. Dla jego dzieł to jest rzecz opłacalna. A to, że Kościołowi się to nie opłaca, no to znowuż myślę, że ojciec Tadeusz Rydzyk myśli, mam nadzieję, że jest w tej sprawie szczery, przynajmniej tyle. Myli się, ale jest szczery. To jest pozytywne założenie, możemy przyjąć negatywne, że się nie myli, ale po prostu nie jest szczery. Ale załóżmy, że się myli, że jest szczery, że w ten sposób ratuje Kościół. No nie ratuje, dlatego że trzeba pamiętać, że wielu polskich katolików, którzy w niedzielę chodzą na mszę świętą i także ci, którzy w lato, teraz, bo to teraz idą pielgrzymki na Jasną Górę przecież, którzy idą w tych pielgrzymkach, nie głosuje na PiS. I dla nich wykorzystanie sanktuarium jasnogórskiego do polityki jest czymś, co uderza w nich i co będzie ich, niekoniecznie odrzuci ich od wiary, ale na pewno bardzo mocno odrzuci ich od instytucji i postawi przed nimi kolejne pytania. I teraz no, ojciec Rydzyk jest w opłacalnej dla niego koalicji z PiS-em. PiS jest na tym etapie w opłacalnym dla niego sojuszu z... A traci Kościół. I co więcej, moim zdaniem zarówno Kościół, jak i ojciec Tadeusz Rydzyk muszą wiedzieć i pamiętać o jednym. Ja powiedziałem, że my nie jesteśmy Irlandią, także dlatego, że myśmy na przykład nie mieli w Konstytucji odwołania do Boga Trójjedynego, nie mieliśmy przepisów, które dawały proboszczowi prawo do tego, żeby decydować o tym, kto może się osiedlić na terenie gminy, a kto nie. Nie mamy sieci szkół, które funkcjonują jak szkoły publiczne, ale są własnością Kościoła, czy sieci szpitali, które pozwalają się Kościołowi utrzymać. I nie mamy też tak głębokiego prawnego powiązania i nie mieliśmy nigdy. Mieliśmy takie paraprawne, czy takie pozaprawne. To jest prawda, ale to jest troszeczkę co innego. Natomiast pamiętajmy, politycy irlandzcy, dopóki im się to opłacało, dopóki im to wynikało z badań, byli zawsze po stronie Kościoła hierarchicznego. Kiedy się okazało, że to się nie opłaca, mówię teraz o politykach prawicy, kiedy się okazało, że to jest nieopłacalne, to nagle przestali być i często stali się przeciw. My często kojarzymy na przykład działania Irlandzkiej Armii Republikańskiej z katolicyzmem. To jest bardzo ciekawe, jak się pojedzie do Belfastu w czasie Marszów Równości. Dublin, kiedy jest Marsz Równości, jest cały w flagach LGBTQ, no ale powiedzmy to jest duże miasto, tam zresztą przygłosowano, ale teraz weźmy Belfast, Irlandię Północną. Dzielnice katolickie są udekorowane flagami LGBTQ+. Dzielnice protestanckie są ubrane na czarno. Więc to też trzeba mieć świadomość, że politycy grają tym, co im się opłaca u wyborców. Jakie rachunki, rachunek per saldo Kościół zapłaci za tę epokę PiS, a w związku z tym jak będzie w kontekście Kościoła wyglądała ta Polska, powiedzmy, za dekadę? No, bardzo trudno jest diagnozować, natomiast z pewnością, i to już widzimy, dla młodszego pokolenia, szczególnie kobiet, czyli tego pokolenia, które w tej chwili wchodzi, to są mniejsze roczniki niż te, które wchodziły lat temu 30 czy 40 do życia świadomego, ale pokolenie 18+, tak do 30 roku życia kobiet, to ich doświadczeniem pokoleniowym, i to wynika z twardych danych, jest doświadczenie czarnych protestów. W nich uczestniczyła ponad połowa tych młodych kobiet, wierzących i niewierzących. No to jeśli coś jest doświadczeniem pokoleniowym, no to zmieni Polskę, a to kobiety w Polsce przekazywały wiary, nie mężczyźni. To głównie przez w tej linii kobiecej ona była przekazywana. Jeśli młode kobiety są niewierzące, to one nie przekażą wiary swoim dzieciom. I to jest pierwsza zmiana. Po drugie, wejdziemy za dekadę, za półtorej dekady, albo za dwie najpóźniej, w ten sam proces, w którym się zmagają kościoły
zachodniej. Ja tu podam przykład Irlandii. Jeszcze lat temu, 30-40, Irlandczycy wysyłali tysiące misjonarzy na cały świat. W tej chwili arcybiskup Dublina wydał taki wstrząsający list, chyba 2 lata temu, gdzie napisał tak, no słuchajcie, jest nas 1,5 miliona w tej diecezji, no mamy 360 księży, z czego 170 ma powyżej 75 lat, tam 120 to są wszystko migranci, czyli ludzie, którzy przyjechali z zewnątrz, z różnych krajów, także z Polski, ale to nie są nasi księża, oni są nam wypożyczeni. No mamy jeszcze 70 innych, to nie znaczy, że oni są wszyscy młodzi, oni mają mniej niż 75 lat i mamy 3 kleryków w seminariów. I my wejdziemy w ten sam proces. To znaczy, jeżeli nie ma... To widać doskonale w zakonach... Czy to będzie się nazywało laicyzacja, dechrystianizacja? Będzie się nazywało laicyzacja, dechrystianizacja i będzie się to nazywało w pewnym momencie także dość mocny antychrystianizm. Ja myślę, że Polacy... Ale to zobaczymy, bo to jest oczywiście... Czy jest pan gotowy na bycie mniejszością? Znaczy ja powiedziałem, moim zdaniem... Już pan nią jest? W pewnym sensie już nią jesteśmy. Katolikom nie szkodzi, czy chrześcijanom w ogóle nie szkodzi bycie mniejszością. Jest takie słynne zdanie w Ewangelii, gdzie jest mowa o tym, że mamy być solą. Sól jest po to, żeby nadawała smak. Jak jest jej za dużo, to niekoniecznie jest dobrze, ale tak będziemy mniejszością. Mam takie pytanie. Władysław Gomułka został zamknięty przez komunistów za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Czy pan się nie boi ekskomuniki za odchylenie liberalne? A za co mnie mają ekskomunikować? Żeby była ekskomunika, musi być przyczyna. Świeckiego można ekskomunikować za współudział. Może to po prostu, czy pan i oni, czy oni w kościele, jest pan już zdrajcą, czy jeszcze nie? Dla jednych tak, dla drugich nie. Zawsze tak jest. To znaczy, też trzeba mieć świadomość, że ja dostaję wbrew pozorom dość dużo maili od księży, którzy mówią, panie Tomku, dzięki, że pan działa, jesteśmy z panem, nie będziemy tego mówić publicznie, bo nie chcemy wchodzić w konflikt z naszymi biskupami, ale jesteśmy z panem. Dużo katolików pisze to samo. Tak, są tacy, którzy mi już piszą, niech pan w końcu się wypisze z kościoła, Judaszu i tak dalej. Ale ja powiem w ten sposób, no zawsze tak jest. Powtórzę jeszcze raz. Zasada nie wychylaj się obowiązuje również w kościele. Jak ktoś się wychyla, to się wychyla. A ja się specjalnie nie boję. To znaczy, ostatecznie jestem katolikiem, bo wierzę, że Pan Bóg mnie powołał do tego kościoła. I ostatecznie wierzę, że odpowiadać za swoje wybory będę nie przed biskupami i nie przed tymi często no-name'ami, które do mnie piszą różne rzeczy, tylko przed Panem Bogiem. To On mnie zapyta, czy postępowałeś zgodnie z własnym sumieniem. Nie z ogólnym przekazem, wszystko jedno, partii, instytucji, czegokolwiek innego. Czy postępowałeś w zgodzie z własnym sumieniem? Dla katolika sumienie jest najwyższym autorytetem. Błogosławiony John Henry Newman mówił w czasie, kiedy była debata na temat nieomylności papieskiej, kiedy był ultramontanizm, który mówił, byli tacy ultramontani, którzy mówili, jeśli papież mi powie, że 2 plus 2 jest 5, zgodzę się z tym. Inni mówili, no najpierw się zgodza, potem się pomodlę o rozum dla niego. A co mówił Newman? Newman mówił, najpierw pije toast za sumienie, a dopiero potem za papieża. Franciszek to mówi jeszcze mocniej, mówi, kościół przyszłości będzie kościołem rozeznawania, ale rozeznajemy, kościół może nam dać kryteria, może nam powiedzieć, ale wybrać musi każdy z nas przed Chrystusem, patrząc się na niego i niekoniecznie przejmując się tym, czy biskupi się z tym zgadzają. Mój patron, często się mnie ludzie pytają, jaki ja jestem Tomasz, który? Apostoł, a za chwilą. Rodzice mnie chrzcili apostołem, ale ja bardzo chcę być Morusem. Co zrobił Morus? Kiedy Morus występował... Tam jeszcze jeden był, jak wiemy. No, było jeszcze wielu Tomaszów, Becket i inni. Ale Morus, kiedy Morus występował przeciwko swojemu królowi, notabene tam wcale nie chodziło o rozwód, tylko o to, że biskupi angielscy orzekli nieważność jego małżeństwa, a papież się na to nie zgodził. Papież orzekł tylko pierwszą, drugie już nie orzekł. To większość biskupów, poza jednym, Janem Fischerem, stanęło po stronie króla, czyli po stronie władzy. Nie po stronie Morusa i nie po stronie papieża czy kościoła. No i bywa tak w historii, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że no, katolik musi powiedzieć nie także biskupom. I teraz podkreślam, to wcale nie znaczy, że wszystkim. Ja też znam biskupów, którzy jak jest największa afera, potrafią do mnie zadzwonić.
po to, żeby im nie robić krzywdy, nie będę mówił, którzy to powiedzieć. Tak, nawet jak się z tobą nie zgadzam, to cieszę się, że jesteś. Nawet jak uważam, że przegrzewasz nas krytykując, bo jesteśmy różni, to jest prawda, są różni. Tylko ten zwyczaj, to jest dramatyczny zwyczaj w polskim kościele, że polscy biskupi, nawet jak się różnią, to o tym nie mówią publicznie. I to jest nowy zwyczaj. Pamiętamy lata 90., kiedy dyskutowali ze sobą Pieronek, Gocłowski, Życiński i inni, czy Chrapek, niekoniecznie bardzo ostro, ale jednak wymieniali się, te opinie były różne. Teraz nagle nawet jak arcybiskup Jędraszewski coś, no chlapnie przeraźliwego, żony, to inni nic nie mówią. W oblężonej twierdzy się nie debatuje, nie? No ale nie jesteśmy w oblężonej twierdzy. Nie, ale oni uważają, że są. Znaczy, znowuż nie wszyscy tak uważają, to jest paradoks. No ja znam, arcybiskup Galbas nie uważa, że jest w oblężonej twierdzy, wychodzi. Arcybiskup Ryś nie uważa. Ja nawet myślę, że jakby dobrze podpytać kardynała Nycza, to on tak nie uważa. Ale jest jakiś taki chory zwyczaj. Więc ja powiem tak, ja się nie muszę mu stosować, ponieważ ja jestem osobą świecką. Osoby świeckie. Kiedyś pewien ksiądz do mnie zadzwonił do mnie, panie Tomku, to jest inna sytuacja. Za komuny bywało tak, że wy świeccy musieliście milczeć, bo na was spadały rozmaite... Było was łatwiej spacyfikować władz. I wtedy my, księża, mówiliśmy, też nie wszyscy mówili, ale byli tacy, którzy mówili. Popiełuszko, Małkowski, w tej chwili zupełnie po innej stronie, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który też już wtedy mówił. Mówiliśmy w waszym imieniu. Teraz bardzo często jest tak, że my nie możemy mówić, ale za to wy możecie mówić w naszym imieniu. Dlatego, że tak naprawdę co świeckiemu publicyście, pracującemu w niekatolickich mediach, czyli w świeckich mediach, mówiąc inaczej, może zrobić biskup. Mówiąc zupełnie wprost, nic mi nie może zrobić. Gdyby to samo powiedział ksiądz, a znam księży, którzy myślą tak samo jak ja, albo bardziej radykalnie, no to jemu biskup już może coś zrobić. I to jest taka różnica, więc ja się specjalnie biskupów w Polsce, nie mam powodu, żeby się bać, co biskupi mogą zrobić świeckiemu. Ja powtórzę jeszcze raz. Rozgrzeszenie porba może no, ale znaczy, żeby nie dać rozgrzeszenia, to muszą być powody. Ja przypomnę, była taka sprawa. Kiedyś ksiądz nie chciał udzielić komunii świętej Szymonowi Hołowni. No i jednak kuria warszawska zajęła stanowisko za Szymonem Hołownią, a nie za księdzem. Bardzo panu dziękuję. Tomasz Terlikowski, człowiek, który na poważnie bierze chrześcijaństwo, był moim gościem. Dzięki. Dziękuję bardzo.